find like people that are new to it. W piątek 25 lutego w Luboniu gościła senator RP z listy Platformy Obywatelskiej Jadwiga Rotnicka. Pani senator odwiedziła nasze miasto na zaproszenie burmistrza Dariusza Szmyta. Burmistrz w styczniu zwracał się do senator z prośbą o interwencję podczas senackich prac nad ustawą żłobkową. W trakcie rozmowy z dziennikarzami senator Jadwiga Rotnicka, będąca członkiem Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, odpowiadała na pytania dotyczące szeroko pojętej ochrony przeciwpowodziowej kraju, a także udzielała odpowiedzi na pytania związane z finansowaniem konkretnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych na brzegach Warty. Takie pytanie, mianowicie chodzi mi o uregulowania prawne związane z powodzią. Dzisiaj akurat premier Tusk mówił, że no nie ma odpowiedzialności i ta odpowiedzialność ma w końcu być i ma być prawo zmienione. Kiedy możemy spodziewać się czegoś takiego? Och, proszę pani, prawo to znaczy się prawo gospodarka wodna, tak to należałoby nazwać, bo ono jest bardzo szeroko. Ujmuje bardzo szeroko zagadnienie. Ostatnio sprowadza się głównie do zagadnień powodziowych, które nas najbardziej dotykają. Są pewne przyczyny, które powodują, że unormowania prawne są trudne do przeprowadzenia, bowiem zarządzanie wodą jest skupione w różnych jednostkach organizacyjnych. Część to jest minister środowiska, część minister infrastruktury, zarządy gospodarki wodnej na to się jeszcze nakładają. Pewna odpowiedzialność urzędów marszałkowskich, pewna odpowiedzialność urzędów wojewódzkich. Czyli im jest tam, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, więc wobec tego trudno czasami to zrobić. Będziemy nad nowelą ustawy o prawo wodne dyskutować w najbliższym czasie. Są tam też takie pomysły, które nie do końca mi się podobają. Nie będę na razie o nich mówiła, żeby nie wzbudzać czasami niepotrzebnie, no, jakiś tak nie podniecać ludzi, póki one nie zostaną zapisane i przedłożone do opiniowania, no to będziemy na ten temat siedzieli cicho. Prawda? Chodzi o to głównie, żeby zwiększyć bezpieczeństwo ludności, bowiem w świetle dyrektywy unijnej, tej ramowej dyrektywy wodnej, odwracają się cele gospodarki wodnej. Dotychczas głównym zadaniem było zapewnienie ludności wody, prawda, dla celów wszelakich i ochrona powodziowa, a w tej chwili zadaniem priorytetowym jest ochrona zasobów wodnych i środowiska, prawda, i potem bezpieczeństwo ludności. Tak? Czyli chrońmy zasoby, miejmy dobre i bezpiecznie, żeby ludzie mogli żyć. Ja mam takie przemyślenia, które tutaj panu burmistrzowi przedstawiałam, że powinniśmy przystosowywać swoje życie do natury, do tych rzek, do ich rytmu życia, a na siłę nie starać się przyrody przystosować do naszych wymagań. Bo wtedy to. Tak było tysiące lat i to było, uważam, nie najgorsze, bowiem jeśli w tej chwili ludzie mają pretensje, prawda, że ich woda zalewa, domagają się odszkodowań, pytanie od kogo, a może by trzeba zacząć od siebie. Zdrowy rozsądek pokazuje, że tam, gdzie rzeka wylewa, tam się nie budujemy, bo tego kiedyś nie robiono. Jak się popatrzy na zdjęcia z powodzi ostatnich, to się okazuje, że są to przeważnie zalane budynki nowe. To znaczy, że są błędy w planowaniu przestrzennym. Także, a jeszcze ludzie nie chcą się ubezpieczać, bo to ubezpieczenie byłoby droższe, dlatego że jednak rzeka wylewa co roku prawie, z tego raz mniej, raz więcej. Pytanie związane z powodzią, czy jest szansa na pogłębianie właśnie rzek? Też była na dzisiejszej konferencji w Warszawie ta kwestia poruszana. Powrót. Był, wprawdzie mówiono o Wiśle, ale no, warto tutaj nazwać. To jest tak. Myśmy też mówili o tym, o pogłębianiu. Na pewno będzie wokół tego dyskusja, bo jeśli byśmy mieli pogłębiać rzeki tylko dlatego, żeby, właściwie to się robi po to, żeby szybciej wodę odprowadzić. No i co? I szybciej odprowadzimy w okresie fali powodziowej, bo szybciej zbierzemy z dużego terenu tę wodę, no bo to jest normalne, prawda? Pogłębimy rzekę, zwiększymy spadek. Zwiększymy spadek, zwiększymy energię. Będzie szybciej odpływać. Jak szybciej odpłynie, to znaczy latem będziemy mieli tej wody jeszcze mniej. Czyli ta nieregularność, nie wiem, stanu, nieregularność przepływu będzie rosła. Badania pokazują, że tak jest. Tam, gdzie rzeki wyprostowano, podcinano meandry, prawda, uszczelniono brzegi, tak to się odbywa.
Także mogłabym znowu powiedzieć, nie, po co mamy to robić? Nie wykorzystujmy rzek dla celów żeglugi, bo właściwie transport wodny traci sens w tej chwili. Mamy transport kolejowy, który moglibyśmy uaktywnić, bośmy trochę sobie w kolejach nie dali rady. Mamy przede wszystkim transport drogowy, który też mógłby być zostać odciążony częściowo przez transport kolejowy. Mamy rurociągi do przesyłu surowców płynnych, czyli czy jest sens wozić kruszywa na barkach? Jednym z punktów wizyty było również omówienie założeń konkursu ekologicznego EkoSztuka, adresowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs ten, zorganizowany przez panią senator, ma na celu zmienić podejście młodych ludzi do recyklingu. Izabela Chodorowska, eluboń.pl